Fundacji Mam Marzenie. Przed Państwem gospodarze dzisiejszego wieczoru ambasador Fundacji Małgorzata Kożuchowska i przyjaciel Fundacji Tomasz. Ale mimo wszystko widzimy, że Teatr Roma jest wypełniony po brzegi. Jest nam z tego powodu niezwykle, niezwykle miło. Witajcie, kochani. Bardzo się cieszymy. To już czwarta edycja koncertu Magia Marzeń, zorganizowanego przez Fundację Mam Marzenie. Mam nadzieję, jestem pewna, że będzie to wspaniały, wzruszający koncert, tak jak i trzy poprzednie. Chciałam przedstawić Tomka Karolaka, który już tu przez tajemniczy głos został zapowiedziany, ale jest mi tym bardziej miło, że rok czy dwa lata temu namówiłam go po raz pierwszy na to, żeby pojechał ze mną do Poznania i poprowadził koncert. No i tak mu się spodobało, że jest dzisiaj w Warszawie z nami i nie mogło go chyba zabraknąć. Bardzo mi miło, proszę Państwa, to był tak wzruszający. I wolontariusze, ponieważ tak ich urzekła ta historia i to marzenie było wspaniałe i też ta determinacja tych podopiecznych i Natalii i Mateusza była taka, że postanowili to marzenie spełnić, mimo tego, że już podopiecznych nie było na tym świecie. Bo Natalia też zbyt wcześnie weszła. I 29 marca, 3 lata temu, w 2010 roku, podczas pierwszej Magii Marzeń, podczas takiego koncertu jak ten dzisiejszy, udało się spełnić marzenie Mateusza. Niesamowita historia, bo to już czwarta edycja, to już czwarty koncert, a my cały czas pamiętamy i o Mateuszu, i o Natalii. To krytykują, może lepiej znać jak ciele. Należy jeszcze powiedzieć, że wolontariusze spełniają marzenia dzieci, które chorują na choroby zagrażające ich życiu. I przez 10 lat działalności fundacji udało się
w 16 oddziałach w Polsce spełnić 5 tysięcy takich marzeń. No, to jest bardzo dużo. Brawo. Tak powiedziałem, tak cicho, ale... Dzięki sponsorom. Bez ludzi, którzy mają wielkie serca i którzy chcą przekazywać pieniądze i pomagać innym spełniać marzenia, pewnie tylu marzeń nie udałoby nam się spełnić, więc jeszcze raz wielkie dzięki za te serca gorące. Tak, bo najważniejszy cel to jest taki dzień w życiu takiego dziecka, który to dzień zostanie zapamiętany na całe życie. Na zawsze. Tak jest. I teraz właśnie, zaraz. Teraz powinien być taki krótki tusz. Tak. Taki dżingiel. Dżingiel na wejście, bo za chwilę na scenie pojawi się Marta. Tak Marta. Jest. Marta, jesteś już gdzieś tam w kulisach. I perkusja akustyczna. Marzycielka Marta. A, jest na widowni, idzie z widowni. A, jest nasza marzycielka jest Marta. Marzycielka Marta. No to brawo dla Marty, że tak tutaj. A pana Dariusza Klastwę, który jest, że tak powiem, fundatorem tego marzenia. Zapraszamy serdecznie. Witamy pana bardzo serdecznie. Czy wybór marzenia był trudny? Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich serdecznie. Witam również młodzież i dzieci. Wszystkich podopiecznych Fundacji Ma Marzenie. To dla was dzisiaj tutaj jesteśmy i to was dzisiaj ze wzruszeniem mam tą szansę, ten zaszczyt, żeby tą nagrodę wręczyć. Wybór zawsze jest trudny, marzeń jest zawsze dużo i chcielibyśmy spełnić oczywiście wszystkie. Niestety nie ma takiej możliwości, żeby spełnić wszystkie od razu, ale tak jak słusznie tutaj pani Małgosia powiedziała, od czegoś trzeba zacząć. My zaczęliśmy już chwilkę temu. Dzisiaj jest to kolejne z naszych marzeń, które jesteśmy w stanie w jakiś sposób spełnić. Także bardzo się cieszę, tak jak powiedziałem, że możemy to marzenie spełnić. Marta powinna, tutaj było takie pytanie, czy się czuje na scenie. Ja myślę, że powinna się przyzwyczajać, bo jak zaczyna od tej perkusji, to myślę, że to się tak nie skończy. Będzie grała tylko w zaciszu domowego ogniska, ale jednak kiedyś jeszcze na tej scenie i mam takie przekonanie, nie raz i nie tylko na tej w sierpniu. Sidney Polak na tyle miły, że nam te pałeczki swoje przekazał i zadedykował je. Tu każda z nas z nich jest podpisana. Jeśli państwo tego nie widzicie, dla Marty Sidney Polak. To prawda, brawo dla Sidney'a. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Ty też on śpiewał, nie możecie tam. No może z tym winem, to nie każdy ma. No to chodziło ale jakieś tam takie bardzo dobre francuskie i mieli po 18 lat skończone. I się nie upijali już. Nie. Ja śpiewałem to też w jednym filmie, ale to nie będzie. W każdym razie te pałeczki od Sydneya z przyjemnością przekazuję. I chciałbym tutaj powiedzieć, że ja mam teraz takie marzenie. Mam marzenie takie, żeby za ileś tam lat, po tych występach licznych Marty, pałeczki z jej podpisem były poszukiwanym i jakby takim gadżetem, przedmiotem przez kolekcjonerów. Także tego Marcie życzę. Brawo dla pana prezesa! Zaszczytu spełnienia marzenia Marty, która dostała perkusję. Kochana Marto, dziękujemy ci za tak wspaniałe marzenie oraz za to, że mogliśmy pomóc ci je spełnić. Nigdy nie przestawaj marzyć. Nigdy. Dziękujemy, że potrafią państwo docenić siłę marzeń, przyczyniając się, by na twarzach chorych dzieci zagościł uśmiech. Dziękujemy za to serca. Brawo, proszę państwa. Dziękujemy bardzo, gratulujemy, panie prezesie.
oczywiście mówiliśmy już o tym, że nie moglibyśmy spełniać marzeń, gdyby nie sponsorzy. Tak jest. I zapraszamy w związku z tym na scenę przedstawiciele domu mediowego NEC oraz Onetu, jeśli przedstawiciele Onetu są. Zapraszamy serdecznie. Dzięki wsparciu domu mediowego NEC spełniliśmy 15 dziecięcych marzeń, a kolejne już są w trakcie realizacji. I jeszcze bardzo ważna rzecz, gdyby nie dom mediowy NEC, nie byłoby tych 4 koncertów, ponieważ każdy z tych koncertów był sponsorowany przez dom mediowy NEC. Wielkie brawa. Dziękujemy. Natomiast dzięki akcji charytatywnej prowadzonej przez Onet pod tytułem Skrzynka pełna marzeń udało się zrealizować kolejne 15 marzeń dzieci z całej Polski. Więc to już na to 30. Wyłączyłem się mikrofon, a włączyłem. Jest z nami na scenie wiceprezes zarządu Fundacji Mamy Żyje, Jacek Owczarz. Jacku, wręcz. Pozwolą Państwo, że odczytam podziękowania dla domu mediowego NEC. Pragniemy wyrazić podziękowanie za wieloletnią współpracę, pomoc w spełnieniu marzeń naszych podopiecznych, zaangażowanie w organizowane akcje. Dzięki Państwu uśmiech zagłosił na twarzach wielu dzieci, które choć na chwilę mogły zapomnieć o chorobie i cierpieniu. Mamy nadzieję, że będą Państwo z przyjemnością wspominać momenty spędzone razem z nami. Dziękujemy za ogromne serce i każdy promyk słońca, który dzięki Państwu pojawił się w życiu naszych marzycieli. Dziękujemy bardzo. Jeśli chodzi o inne uczestnictwo, takie bardziej powiedziałbym operacyjne, to starałem się być we wszystkich zaangażowany, choćby podpisując przelew. Tak. To istotne oczywiście jest bardzo. Natomiast zadałam to pytanie oczywiście nie bez powodu, bo my zawsze namawiamy naszych sponsorów, darczyńców do tego, żeby przekonali się, jak to jest spełniać marzenia, żeby to właśnie nie był tylko ten symboliczny podpis na czeku, czy ten klik w klawiaturze komputera, żeby zrobić przelew, ale żeby zobaczyć i odczuć na własnej skórze, jak to jest wspaniale spełnić czyjeś marzenie. I tak jak wszyscy, którzy tutaj na scenie brali w tym udział, to mówili, że jest to coś takiego, co powoduje, że sami też czujemy się szczęśliwsi i jesteśmy czujemy się lepszymi ludźmi, bardziej siebie lubimy. Więc warto spełniać marzenia. Ale jest ich wielu. Przywitaj się ich brawami, bo naprawdę było ciężko z tymi przysłami. Ja im zabrałem na ulicy. Zapraszamy.
tej fundacji, jak Państwo doskonale wiecie, pracują wolontariusze. Wolontariusze, wolontariat to jest taka praca, która nie przynosi żadnych korzyści materialnych. Brali udział w których udział spełnienie marzenia dodało spełnieniu tego marzenia specjalne i oprawne. Wydarzenia takie jak Ogólnopolski Dzień Marzeń, poświęcony badaniom profilaktycznym, mogły się odbyć dzięki wsparciu i udostępnieniu obiektu szkolnego, za co też będziemy zaraz dziękować. Zapraszamy na scenę przedstawicieli firmy T-Mobile. Jaki są? Są chyba, nie? Oraz panią dyrektor Szkoły Podstawowej nr 341. Imienia twórców literatury dziecięcej. Warszawa. Czy pani dyrektor jest? Nie widzę. Jest pani dyrektor, zapraszamy. To a przedstawiciele T-Mobile'a, czy jest ktoś? To pani dyrektor. Tak, to pani dyrektor. Witamy. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Karolina. Jest i Karolina. Szanowni Państwo, dobry wieczór. Ja ostatnio przeczytałam takie wspaniałe zdanie, które brzmiało, że nawet najmniejsza pomoc jest lepsza niż największe współczucie i myślę, że to oddaje naszą całą działalność. Z całego serca chciałabym podziękować za Państwa wsparcie, ponieważ Państwo od wielu lat wspierają czy pomagają nam w organizacji Ogólnopolskiego Dnia Marzeń. To jest taki dzień, dzięki któremu chcemy, żeby Fundacja Mam Marzenie tak naprawdę przestała istnieć, żeby nie było chorych dzieci. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wsparcie i polecamy się na przyszłość. Dziękujemy bardzo za olbrzymie wyróżnienie. Mam nadzieję, że wszyscy moi wolontariusze, którzy pracują, którzy skończyli szkołę, kiedyś zostaną prezesami i będą mogli nas tutaj wspierać i spełniać marzenia wszystkich chorych dzieci. To jest moje marzenie i mam nadzieję, że ono się spełni, bo ucząc się pracy jako wolontariusz, na pewno później wszyscy ci mądrzy ludzie nie zapomnę o tych dzieciach potrzebujących. No bo jest nam stres światła. Ty jesteś swoimi oczami dziś. Ale jeszcze Państwu opowiem taką szybką historię, ponieważ gdzieś zawieruszyła się podkładka zielona taka na początku koncertu i chcieliśmy, żebym ja wychodził z takimi kartkami. No i Gośka... Że ja ładnie, a Tomek jak zwykle. Gośka ładnie, a ja jak zwykle. I nagle Gosia zobaczyła, że jeden z fantastycznych panów technicznych ma taką podkładkę i mówi, niech pan daje tą podkładkę szybko Tomkowi. I co tu jest napisane? Naprawdę. Tu jest napisane, zależy nam. Zobaczcie, jak się złożyło. No więc nam też zależy usłyszeć Rafała Brzozowskiego. Rafał Brzozowski!
ma. Wszystko właśnie byłem bardzo. Dziękuję też. Dziękuję bardzo. Trzymajcie się bardzo.